Tekst manny na 18 grudnia. Pan mi jest pomocnikiem, nie będę się bał tego, co może mi uczynić człowiek. Żydów rozdział 13 werset 6. Komentarz parauzyjny. Aby właściwie postępować w życiu, przyjmować spotykające nas życiowe próby i trudności i to we właściwym duchu zalecanym przez Pana. W duchu radującym się w utrapieniach i uznającym takie doświadczenia za radosne, należy pozbyć się wszelkiego strachu przed człowiekiem, strachu, który staje się sidłem. Nasz Pan zaleca nam, byśmy bali się jechowy, nieśmiertelnych ludzi. Sprawiedliwi są śmiali jak wy, łagodni jak gołębice i cisi jak jagnięta. To szczególne połączenie powinno cechować każdego chrześcijanina i wątpimy, czy można je znaleźć gdziekolwiek indziej. Reprint numer 2951 Komentarz Epifaniczny Ten werset zawiera jedno z cennych zapewnień Pana dla nas w warunkach opozycji ludzi wobec postępowania wiernych. Ludzie mogą najwyżej zabić ciało. Ale nie mogą zniszczyć nowego serca, umysłu i woli, które powstaną w przebudzeniu wstania. Ponadto, Pan ustalił granice ich opozycji wobec nas, ponieważ do nich odnoszą się słowa, dalej nie postąpisz. Pan nie pozwoli im na uczynienie nam czegokolwiek ponad to, co, jeśli zajmiemy właściwą postawę, wyjdzie na dobro naszemu nowemu sercu, umysłowi i woli. Ojciec wielokrotnie udowadnia to, udzielając nam pomocy, gdy spotykamy się z opozycją, niezależnie od tego, czy pochodzi ona ze strony kościoła, państwa, kapitału, świata pracy, rodziny czy społeczeństwa. Jego pomoc zdaje się być czasem długo odwlekana, ale zawsze nadchodzi we właściwym momencie, zgodnie z zapewnieniem tego tekstu. Zapewnienie to, poparte boską opatrznością w naszym życiu, daje nam odwagę w czasie opozycji grzeszników wobec nas. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Cały Psalm III, Psalm Dawidowy gdy uciekał przed Absalomem, synem swoim. Panie, jako się namnożyło nieprzyjaciół moich, wiele ich powstaje przeciwko mnie, wiele ich mówią o duszy mojej, nie mać ten ratunku od Boga, psela, ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją i wywyższającym głowę moje. Głosem swym wołałem do Pana, a wysłuchał mi je z góry świętej swojej. Psela. Jam się układł, i zasnąłem, a ocuciłem się, bo mnie Pan podpierał. Nie ulęknę się wielu tysięcy ludu, którzy się na mnie zewsząd zasadzili. Powstań, Panie. Wybaw mnie, Boże Mój. Albowiemeś ty uderzył w lice wszystkich nieprzyjaciół moich. Z zęby niezbożników pokruszyłeś. Od pana ci jest wybawienie, a nad ludem Twoim błogosławieństwo Twoje. Psela. Cały psalm 27, Psalm Dawidowy. Pan jest światłością moją i zbawieniem mojem, kogóż się bać będę? Pan jest mocą żywota mego, kogóż się mam lękać? Gdy się zbiorą przeciwko mnie złośnicy. Aby pożarli ciało moje, przeciwnicy moi, i nieprzyjaciele moi sami się potknęli i upadli. Przetoż choćby wojsko przeciwko mnie stanęło, nie ulęknie się serce moje. Choćby powstała przeciwko mnie wojna, przecież ja w tym ufam. O jednym rzecz prosił Pana, i tej szukać będę. Abym mieszkał w domu pańskim po wszystkie dni żywota mego, ażebym oglądał wdzięczność pańską, i dowiadywał się w kościele jego. Bo mnie skryje w dzień zły w przybytku swoim, zachowa mnie w skrytości namiotu swego, a na skalę wywyższy mnie. A tak wywyższona będzie głowa moja nad nieprzyjaciółmi moimi, którzy są około mnie. I będę ofiarował w przybytku Jego ofiary wykrzykania, będę śpiewał i chwały oddawał Panu. Wysłuchaj, Panie. Głos mój, kiedy wołam, a zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj mnie. O Tobie przemyśla serce moje, któryś rzekł, szukajcie twarzy mojej, przetoż twarzy Twojej, Panie. Szukać będę. Nie ukrywaj, że twarzy Twojej przede mną. Ani odrzucaj w gniewie sługi Twego, Tyś bywał ratunkiem moim, nie opuszczajże mnie, ani mnie odstępuj, Boże zbawienia mego. Choć ojciec mój i matka moja opuścili mnie, wszakże Pan przyjął mnie. Naucz mnie, Panie, drogi Twojej, a prowadź mnie ścieżką dla tych, którzy mnie podstrzegają. Nie podawajże mnie na wolę nieprzyjaciół moich. Albo wiem ci, powstali przeciwko mnie świadkowie fałszywi i ten, który tknie okrucieństwem. Bym był nie wierzył, że mam oglądać dobroć pańską w ziemi żyjących, źle by o mnie było. Oczekuj, że pana, wzmacniaj się, a on utwierdzi serce twoje, przecież oczekuj pana. Psalm 28 werset pierwszy, psalm dawidowy. Do ciebie, panie. Wołam, skało moja, nie milcz na wołanie moje, bym znać, jeśli mi się nie ozwiesz, nie stał się podobnym wstępującym do grobu. Przypowieści Salomonowe rozdział 29 werset 5 Człowiek, który pochlebia przyjacielowi swemu, rozciąga sieć przed nogami jego. Psalm 56 wersety od 2 do 12 Zmiłuj się nade mną, o Boże, bo mnie chce pochłonąć człowiek, każdego dnia walcząc trapi mnie. Chcą mnie połknąć nieprzyjaciele moi na każdy dzień, zaprawdęć wiele jest walczących przeciwko mnie, o Najwyższy. Któregokolwiek mię dnia strach ogarnia, ja w Tobie ufam. Boga wysławiać będę dla słowa Jego, w Bogu nadzieję będę miał. Ani się będę bał, żeby mi co ciało uczynić mogło. Przez cały dzień słowa moje wykręcają, a przeciwko mnie są wszystkie myśli ich, na złe. Zbierają się i ukrywają się, i ślad mój upatrują, czyhając na dusze moje. I zali za nieprawość pomsty ujdą, wstrąć te narody, o Boże, w popędliwości Twojej. Czy tułanie moje policzył, zbierz, że też łzy moje w wiadro twe, i zaż nie są spisane w księgach twoich? Tedy się nazad cofną nieprzyjaciele moi, któregokolwiek dnia zawołam, bo to wiem, iż Bóg jest ze mną. Boga wysławiać będę z słowa, Pana chwalić będę z słowa Jego. W Bogu mam nadzieję, nie będę się bał, aby mi co miał uczynić człowiek. Psalm 118, wersety od 5 do 16. W ucisku wzywałem Pana, wysłuchał mnie i na przestrzeństwie postawił mi je Pan. Pan jest ze mną, nie będę się bał, żeby mi co uczynił człowiek. Pan jest ze mną między pomocnikami mymi, przetoż ja oglądam pomstę nad tymi, którzy mi mają w nienawiści. Lepiej mieć nadzieję w Panu. Niżeli ufać w człowieku Lepiej mieć nadzieję w panu Niżeli ufać w książętach Wszystkie narody ogarnęły mnie Ale w imieniu pańskim wygubiłem ich Częstokroć mnie ogarnęły Ale w imieniu pańskim wygubiłem ich Ogarnęły mnie jako pszczoły Ale zgasły jako ogień z ciernia Bo w imieniu pańskim wytraciłem ich Bardzoś potężnie na mnie nacierał, abym upadł, ale Pan poratował mnie. Pan jest mocą moją i pieśnią moją, on był moim wybawicielem. Głos wykrzykania i zbawienia w przybytkach sprawiedliwych, prawica pańska dokazała mocy. Prawica pańska wywyższyła się, prawica pańska dokazała mocy. Izajasza rozdział ósmy werset dwunasty. Nie mówcie. Sprzysiężenie. Kiedykolwiek ten lud mówi, sprzysiężenie, nie strachajcie się jako oni, ani się lękajcie. Rozdział 51 wersety 12 i 13 Ja, jam jest pocieszyciel wasz. Którześ ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, i syna człowieczego trawie podobnego? Że zapominasz na Pana Stworzyciela swego? który rozciągnął niebiosa i założył ziemię, a że się lękarz ustawiczni każdego dnia popędliwości trapiącego, gdy się gotuje, aby zatracał, ale gdzież jest ta popędliwość trapiącego? Daniela rozdział trzeci wersety 17 i osiemnasty, bo oto lubo Bóg nasz, którego my chwalimy, który mocen jest wyrwać nas z pieca ogniem pałającego. I z ręki twojej, o królu, wyrwie nas, lubo nie wyrwie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że Bogów Twoich chwalić. I obrazowi złotemu, któryś wystawił, kłaniać się nie będziemy. Ewangelia Mateusza, rozdział ósmy, werset 26, i rzekł do nich: że jesteście bojaźliwi, o małowierni. tedy wstawszy. Zgromił wiatry i morze, i stało się uciszenie wielkie. Rozdział 10 Werset 28 A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Rzymiany Rozdział 8 Wersety 15 I od 33 do 39 Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli znowu ku bojaźni, aleście wzięli ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy, Abba, to jest Ojcze. Któż będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia. Któż jest, co by je potępił? Chrystus jest, który umarł, owszem i z martwych wstał, który też jest na prawicy Bożej. Który się też przyczynia za nami Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej Czyli utrapienie Czyli ucisk Czyli prześladowanie Czyli głód Czyli nagość Czyli niebezpieczeństwo Czyli miecz Jako napisano Dla ciebie cały dzień zabijani bywamy Poczytaliśmy jako owce na rzeź naznaczone Ale w tym wszystkim przezwyciężamy przez tego który nas umiłował, albowiem pewienem tego, iż ani śmierć, ani żywot, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne insze stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Drugi Tymoteusza, rozdział pierwszy, werset siódmy. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i zdrowego zmysłu. Pierwszy Piotra, rozdział trzeci, wersety trzynasty i czternasty. I któż jest, co by Wam złe uczynił, byście dobrego naśladowcami byli? Ale chociażbyście też cierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. A strachu ich nie lękajcie się, ani trwożcie sobą, ale Pana Boga poświęcajcie w sercach waszych. Pierwszy Jana rozdział czwarty, wersety czwarty i od szesnastego do osiemnastego. Wy z Boga jesteście, dziateczki. I zwyciężyliście ich, iż większy jest ten, który w was jest, niż ten, który jest na świecie. I myśmy poznali i uwierzyli o miłości. Którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłość, a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w Nim. Wtem doskonała jest miłość Boża z nami, abyśmy ufanie mieli w dzień sądny, iż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Nie masz ci bojaźni w miłości, ale miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń, bo bojaźń ma udręczenie.

Reprint numer 5424 Pytania: Jak Bóg pomagał mi w tym tygodniu? Czy człowiek usiłował mnie nastraszyć? Jak Boska pomoc umożliwiła mi opanowanie bojaźni ludzkiej? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze